Tradycyjnie Świętem Wojciechowym rozpoczynamy sezon miejskich imprez plenerowy. 22 kwietnia spotykamy się właśnie w tym miejscu, w same południe, gdzie rozpocznie się inscenizacja teatralna. W tym roku będzie bardzo wiele nowości, o czym opowie pani Natalia. Organizatorem wydarzenia jest miasto Opole, Stowarzyszenie Manticora oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chcemy, aby mieszkańcy poczuli ten średniowieczny klimat. Będzie wiele straganów kupieckich z rękodziełem. O samym programie, o szczegółach powie właśnie pani Natalia. Nowością są na pewno turnieje rycerskie, których w tamtym roku nie było, oraz turniej bardów, więc to też bardzo ciekawa inicjatywa. I chcemy naprawdę hucznie obchodzić to wydarzenie i przypomnieć mieszkańcom o tym, kim była postać Świętego Wojciecha i uczcić jego pamięć. I proszę o omówienie programu z panią Natalią. Dzień dobry, witam serdecznie. Natalia Ciępka, prezes Stowarzyszenia Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora. Harmonogram w tym roku jest ogromny. Są dwie strony A4 zadrukowane 12, więc sporo wydarzeń. Tak jak już było wspomniane, my zaczynamy o 12. Właśnie tutaj na schodach, czyli tradycyjne miejsce występu Manticory. W zeszłym roku mieliśmy przestrzeni po prostu za mało dla Opolan. Studnia, co prawda symbol związany z Wojciechem, ale liczymy na ogromną frekwencję, tak jak zawsze to bywa w przypadku naszych inicjatyw, więc Opolanie są zaproszeni na 12 standardowo na schody przy Muzeum Śląska Opolskiego. Po widowisku zapraszamy na paradę. Parada ulicą oczywiście Świętego Wojciecha, przez rynek, ulicą Osmańczyka i znajdujemy się już pod Zamkiem Górnym w Opolu. No i tutaj ogromna strefa straganów i jarmarku. Jeśli chodzi o stragany, standardowo rękodzieło, produkty naturalne, zero plastiku, regionalne wytwory, przeróżne, z drewna, ze szkła. Będzie oczywiście garncarz, kowale, wasi ukochani również do nas przyjadą. Szczegółowy harmonogram będzie na stronie dedykowanej na Facebooku. Zrobimy wydarzenie, gdzie ten harmonogram się będzie pojawiał, bo on jest naprawdę bardzo obfity i też wolontariusze naszej Manticory będą rozdawać ten harmonogram, będzie dostępny podczas wydarzenia, więc jeśli ktoś zapomni, to zawsze będzie się mógł posiłkować, o której godzinie co się dzieje, bo harmonogram jest rozpisany praktycznie co kwadrans, jakaś atrakcja dodatkowa jest. Oficjalnie zaczynamy pod Zamkiem Górnym koncertem zespołu Lubow, nasz tutaj opolski zespół, który taką muzykę właśnie rekonstrukcyjną odtwarza. Przepiękne rozpoczęcie, bardzo muzyczne, bo ten Wojciech z racji 60. festiwalu będzie mocno muzyczny. W Zamku Górnym w komnacie będziecie mogli spotkać Sławograjkę, która będzie prowadziła warsztaty z gęślami naszymi opolskimi. Instrument jest zrewitalizowany na podstawie znalezisk archeologicznych z naszego Ostrówka, czyli z grodu na wyspie Pasiece. Jeśli chodzi o dalszą część muzyczną, to oprócz Sławograjki będą też warsztaty bardów. Będą bardowie też zaproszeni, ale każdy z Opolan, każdy chętny będzie mógł nauczyć się takiej sztuki właśnie bawienia gawiedzi w średniowiecznym muzycznym stylu. I o 18:30 będzie konkurs z nagrodami. Każdy będzie mógł przedstawić swoją wersję muzycznego hołdu dla Opolan, jakąś rubaszną pieśń, właśnie, żeby rozbawić publiczność. I kończymy muzycznie dziwoludami, naszymi ukochanymi przyjaciółmi. Kapelę już znacie, oni byli też na naszym jubileuszu. A w międzyczasie, czyli od 12 do 20, moc atrakcji. Partnerów mamy ogrom, więc też posiłkować się będziemy wydarzeniem na Facebooku, gdzie dzień po dniu przedstawiać będziemy sylwetkę każdej organizacji, każdej grupy, każdego wystawcy, który będzie. W tym roku stawiamy nie tylko na ducha, ale też i na ciało, więc będzie jeszcze więcej produktów fizycznie do zjedzenia, do spożycia, do degustacji. Będzie na pewno smacznie, przede wszystkim średniowiecznie, tak jak już było dzisiaj powiedziane, ten duch średniowiecza będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Więcej walk, bardzo się one spodobały w zeszłym roku, więc tych walk będzie jeszcze więcej. Oczywiście będzie można samodzielnie też takiego fechtunku się nauczyć, ale fizycznie tych walk turniejowych będzie więcej. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało podczas turniejów średniowiecznych. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyją do końca wydarzenia. Będą też oczywiście tańce, skoro muzyka, to tańce dawne również będą, nasze kuglarstwo manticorowe też. Przy Solarisie, bo rozszerzamy w ogóle teren tego naszego wydarzenia i bardziej przy Solarisie, przy budynku będzie też strefa dla dzieci, plastyczna, a w zasadzie dla każdego. Jeśli chodzi o te plastyczne rzeczy i w ogóle wszystko, co było w zeszłym roku, staramy się dawać nowości, żeby każdy, nawet ktoś, kto już był w zeszłym roku, mógł doświadczyć czegoś nowego, więc te zajęcia plastyczne też będą zupełnie inne niż w zeszłym roku, można przyjść drugi raz. To samo tyczy się widowiska. My jako Manticora nigdy nie pokazujemy dwa razy tego samego, więc warto do nas przyjść również w tym, podczas tej edycji. Posiłkuję się właśnie tym naszym harmonogramem, bo tego jest bardzo dużo. Nie chciałabym absolutnie nikogo pominąć, bo każdy ciężko pracuje na to wydarzenie. Na pewno bardzo mocno zachęcam, żeby skorzystać ze spektaklu kukiełkowego, który zorganizuje Fundacja Excalibur, bo to też jest nowość, której nie było w zeszłym roku. A jest to taki teatr walizkowy, mocno tutaj nawiązujący do naszych regionalnych historii, więc też bardzo mocno zapraszam. Pierwszy spektakl odbędzie się o 14:00. A następny będzie o 17:30, więc jeśli ktoś nie zdąży, to zawsze może sobie powtórzyć. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo nas to cieszy, że już po raz drugi obchody Święta Wojciechowego będą miały miejsce wokół Zamku Górnego. Oczywiście mnóstwo atrakcji zostało przygotowanych przed samym Zamkiem Górnym, niemniej jednak my oczywiście zapraszamy do zwiedzania zamku, jego wnętrz. Będzie taka możliwość w tym dniu między godziną 13 a godziną 19. Sprawdzona formuła z zeszłego roku sprawiła, że w tym dniu odwiedziło nas mnóstwo osób, co nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Tego dnia nie będzie prowadzonych wcześniejszych rezerwacji, a system zwiedzania będzie wyglądał nieco inaczej niż w standardowe dni. W różnych ciekawych miejscach zamku będą czekali na Państwa pracownicy, przewodnicy Zamku Górnego i będą opowiadać o tym miejscu. W zeszłym roku była taka wyjątkowa możliwość zapoznania się z naszym doposażeniem po raz pierwszy. Dziś już wiemy, że z miesiąca na miesiąc odwiedza nas coraz więcej osób, coraz więcej grup zorganizowanych, co nas bardzo cieszy, a uczestnicy mają mnóstwo frajdy, nie tylko z wysłuchania samej opowieści przewodników, ale także podczas przymierzania strojów średniowiecznych czy elementów samego uzbrojenia. Zależało nam, żeby stworzyć takie miejsce wyjątkowe, miejsce, gdzie można będzie poczuć tę historię na własnej skórze. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe działania związane z Zamkiem Górnym zostały docenione dotychczas przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, przyznając nam nagrodę najlepszego produktu turystycznego województwa opolskiego, co nas niezmiernie cieszy i mobilizuje do dalszej pracy. Nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Państwa do wspólnego świętowania 22 kwietnia, punktualnie tutaj na schodach o godzinie 12.